Kto myśli o tobie tej nocy? Witam serdecznie, kochani państwo, na wróżbie z kart Tarota. Dzisiaj jedna wróżba z trzech kart. Zobaczmy sobie, kochani, kto rozmyśla, kto tęskni być może. Zapraszam was oczywiście do lajkowania, komentowania i subskrybowania oraz na wróżby indywidualne. Zapraszam was serdecznie, kochani. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie powróżyć sobie prywatnie. I teraz zobaczmy, kto myśli dzisiaj, tej nocy. Kto myśli? Pokażcie, kochane karty. Kto myśli? Dwie monety. Dziewięć kielichów. I trzy monety. Oraz, wow, same monety i kielichy, ok. Oraz sześć mieczy. Ktoś myśli, gdzie się tutaj coś, jakaś relacja zakończyła. Ktoś odjechał, ktoś wyruszył w swoją stronę, jakieś blokady, żal, ale również szukanie czegoś nowego, nowych projektów. Tutaj ktoś zamknął się już mentalnie. Nie wiem, jakieś sześć mieczy to również oczywiście dużo blokad. Odejście intelektualne i mentalne, gdzie zostawiliście coś za sobą, jakieś sprawy, tak? I tutaj ktoś wyrusza właśnie w poszukiwaniu nowych projektów, nowych pomysłów. Dwie monety, ktoś, kto nie może się zdecydować, nie może wybrać pomiędzy jednym pomysłem a drugim, jedną kobietą a inną kobietą, jednym planem a innym planem. Ktoś, kto się zastanawia, ktoś, kto stoi na rozdrożu, ktoś, kto rozmyśla, nie umie podjąć decyzji. Dziewięć kielichów, jednakże brakuje tej osobie was, być może nawet zanurza się, że tak powiem, w kieliszku, tak? Czyli swoją rozpacz utapia w kieliszku. Ktoś, kto jest tutaj, nie wiem, może lubi się bawić, ale jednocześnie odczuwa jakąś pustkę, brakuje mu ciebie, poszukuje czegoś, nie wie co dalej. Po prostu jakiś deficyt, jakiś brak odczuwa, tak? No i karta trzech monet. Trzy monety, proszę państwa, to podziw dla was. Ktoś, kto was szanuje, podziwia. Ktoś, kto podziwia waszą pracę, czy wasze, no nie wiem, wasze zasługi, waszą osobowość, waszą osobę po prostu. Ktoś, kto was bardzo szanuje i docenia, tak? Ktoś, kto wam być może, nie wiem, czy mówi, czy nie mówi o tym, że was bardzo szanuje, ale odczuwa ta osoba na pewno jakiś brak, tak, że was w jego życiu nie ma. Nie może się zdecydować, co dalej zrobić, także rozmyśla, jest w jakiejś takiej pustce, blokadzie i chce podjąć decyzję, ale przy dwóch monetach to jest trudno podjąć decyzję, ponieważ jest jakby balansowanie bez sensu, nie ma tutaj rozwiązania, nie widzi ta osoba rozwiązania, jest trudność tutaj w podjęciu decyzji widoczna. Także ktoś taki, napiszcie mi, czy to się zgadza, czy to rezonuje, czy rzeczywiście taka sytuacja jakaś, nie wiem, chwilowa jest, że coś stoi w miejscu, nie rozwija się, nie idzie naprzód, napiszcie mi. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam was na wróżby indywidualne, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.